Witam serdecznie, z tej strony znowu Adam. Dziś kolejny deformer, a mianowicie kamera deformer. A więc przejdźmy do cinemy i zobaczymy, jak to się robi. Jesteśmy w cinemie, dodajemy nasz kamera deformer i dodajemy nasz na przykład tekst. Będzie to troszkę najbardziej widoczne, powiedzmy, na tekście. I kamera deformer działa w ten sposób, że kiedy naciśniemy kamerę, tutaj mamy deformer, tak? Basic, coordination, object i follow. I jak zawsze musimy zrobić, żeby kamera czy deformer był częścią tego, co chcemy deformować. I tu mamy zakładkę basic, to wszyscy powinni wiedzieć, o co chodzi, koordynacja też, wszyscy powinni wiedzieć, obiekt. Tu mamy reset, czyli nasz przycisk do resetowania. Tu możemy dodać kamerę normalną, ale nie musimy. Tu mamy siłę naszej deformacji. Mamy naszą siatkę, punkty, jakie mają być deformowane. Tu mamy save frame. Jak widać, tu z boku nam się update'uje to i pokazuje nam bezpieczną ramkę. I tu mamy, jak ma być malowana, ta wyświetlana, powiedzmy, ta siatka tutaj. Ja zawsze dostałem always. I teraz jak to zrobić? Jak zdeformować w ogóle sam tekst naszej kamery, powiedzmy, tak? Kiedy zaczęto kamerę, musimy przejść do point mode, bo ta siatka tutaj, jak widać, jest w punktach. I te point mode możemy teraz sobie zaznaczyć, powiedzmy, jakimś nasz rejon, gdzie ma być deformacja. Trzymam też zaznaczony, powiedzmy, shift, jaka to będzie deformacja, powiedzmy, tutaj. I teraz mogę przeciągnąć, zmienić to, wysunąć w górę, w dół naszą deformację. To wygląda tak, że nasz tekst jest deformowany, ale tak naprawdę nie jest deformowany, więc kiedy go na przykład przesuniemy w prawo, w lewo, on będzie deformowany tylko wtedy, kiedy wejdziemy na przykład w te punkty, tak? Czyli to jest tylko bardzo, bardzo prosta rzecz, którą można robić. I oczywiście tu można użyć follow-u, tak? Że możemy zmienić po prostu nasz follow, gdzie ja zostawiam infinity, bo zawsze to jest jednak gdzieś tam w tym akurat pomocne. Chociaż mało, mało rzeczy jest tutaj zrobione z tym kamera deformerem, bo nie widziałem zbyt dużo rzeczy, ponieważ zawsze deformacje odbywają się trochę w inny sposób. A więc zapamiętajcie, że trzeba zrobić dzieckiem kamerę deforma dzieckiem tekstu albo jakiegoś przedmiotu. Znaczyć punkty, można też na przykład tu ten reset zrobić, tak? To nam przejdzie do naszego resetu. Można też w strukturze nacisnąć magnet tu i możemy na przykład wyciągnąć też nasz tekst. To są nasze punkty znaczone, tak? Teraz więc możemy przesunąć to w ten sposób, że przesuwamy całe sobie w magnet toolem i to nam się też po prostu robi jakieś zdeformowanie. Także pamiętajcie, że kamera deformer nie deformuje nam samego tekstu, tylko deformuje nam widok i tego, co po prostu jak jest przed kamerą w ten sposób, że jest przedmiot, jest kamera i po prostu deformuje ci widok kamery, a nie sam przedmiot, tak? Czyli to musicie zapamiętać. Ok, to na tyle z kamery deformera. Mam nadzieję, że będziecie odwiedzać moją stronę cinformatics.com albo grafiku.pl. Subskrybować mój Facebook, który zawsze jest podany gdzieś tam na dole i będzie pytać. To na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam. Cześć.